Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na trzeciej części filmu o lubelskiej próbie przed maturą 2023 LSCDN. Zrobimy sobie tutaj zadania 17. Będziemy robić od zadania 17 arkusz treningowy, który jest właśnie tutaj na stronie właśnie, która będzie w opisie w filmie. I praktycznie zaczynamy sobie ten arkusz robić. Mamy zadanie 17. Pole trójkąta kot jest równe P. No to narysujmy sobie pole trójkąta kot. Punkty E i L są odpowiednio środkami boków KT i OL. OT. Dokończ zadanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A, B oraz C albo C oraz jej uzasadnienie 1, 2 lub albo 3. Pole trójkąta ELT jest równe. No i tutaj mamy trzy pola, ponieważ trójkąt ten ELT jest podobny do trójkąta w jakiejś skali. No to co, narysujmy sobie dowolny trójkąt, czyli rysujemy coś takiego. Coś takiego, coś takiego, i wprowadzamy sobie oznaczenia K, O oraz T. No i teraz tak, mamy, że pole tego trójkąta wynosi P. No to tutaj możemy napisać, że P to jest po prostu pole trójkąta KOT, pole trójkąta KOT. No i teraz mamy punkt E, jest odpowiednio środkiem boków KT. I tutaj mamy, że L jest odpowiednio środkiem boków OT. No to mamy takie środki boków, czyli widzimy, że tutaj, jeżeli długość tego jest X, długość tego jest Y, to tutaj też jest X i tutaj jest Y. To oczywiście od ręki jest narysowane. No i teraz może złapmy na początku skalę mały do dużego, czyli skala to będzie trójkąt. No tutaj damy sobie ETL, ETL do trójkąta KOT. Możemy tak sobie ten trójkąt nazwać. Dlaczego możemy w ogóle na początku podobieństwo zrobić? No bo widzimy, że mamy na pewno wspólny kąt alfa i mamy proporcjonalne boki, bo tutaj jest x i tu jest dwa razy więcej, tu jest y i tu jest dwa razy więcej, czyli możemy korzystać tutaj z własności bok kąt bok. No i teraz zobaczmy, jakie długości są w tym małym trójkącie. W tym małym trójkącie jest x, a w dużym jest 2x, czyli skala wynosi 1 druga. Czyli już możemy zauważyć, że trójkąt jest podobny w skali do 1 druga, czyli zaznaczamy dwójkę. I teraz możemy skorzystać z takiej fajnej własności, że pole trójkąta ETL do pola trójkąta KOT jest jak skala do kwadratu. I teraz wystarczy wszystko wstawić. Czyli pole trójkąta ETL do pola KOT, czyli to jest nasze P, równa się jak 1 druga do kwadratu, a 1 druga do kwadratu to jest oczywiście 1 czwarta. No i teraz wystarczy wszystko razy P pomnożyć, czyli pole ETL to jest 1 czwarta P, a 1 czwarta to jest 0,25 P, czyli wynik to jest odpowiedź A i zadanie drugie, i tutaj uzasadnienie drugie, czyli w taki sposób robimy podobieństwo. Dla wszystkich, którzy mają problem z podobieństwem, tutaj na stronie 17 jest w tablicach opisane są cechy podobieństwa, zachęcam, żeby zajrzeć. I ewentualnie jeszcze na stronie 17 są cechy przystawania, czyli kiedy trójkąty są identyczne, tam też w bardzo przystępny sposób jest to wszystko opisane. Dobrze, przejdźmy do zadania 18. Punkt R jest środkiem odcinka AO o końcach A i O, w której ćwiartce leży punkt R. Na początku policzmy jego współrzędną zgodnie z wzorem, że skoro R leży na środku, no to to jest po prostu XA plus XO na 2. No i teraz spróbujemy to policzyć. Minus 3 dodać 9 na 2. Czyli to jest 6 na 2, to jest 3. I to samo z Y. YR równa się YA plus YO na 2. I dobra wiadomość, te wzory są w tablicach. Także jeżeli ktoś z tymi wzorami ma problem, nie wie skąd one się biorą, one są na stronie 22. Także zachęcam, żeby tam zobaczyć wzory na środek. Tam oczywiście są wzory tutaj na AB, ale jakby za O trzeba wstawić to, co powinno być. Za B trzeba wstawić tą literkę O i wtedy wyjdzie. No i teraz próbujemy policzyć, czyli mamy 8 dodać 10 na 2, to 18 na 2 to 9. No i teraz, która to będzie ćwiartka? No myślę, że tutaj nie będzie z tym problemów, bo ćwiartki numerujemy następująco, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli tu jest pierwsza, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta. I teraz widzimy, że jeżeli mamy punkt 3 i 9, no to on leży gdzieś tutaj w pierwszej ćwiartce, czyli gdzieś w tym miejscu leży punkt R. No to to jest pierwsza ćwiartka.
No to mamy zadanie drugie, długość odcinka AO wynosi. No to tutaj oczywiście też mamy wzór w tablicach, też na stronie 22, tylko tam jest wzór na AB, a my sobie ten wzór po prostu przekształcimy, czyli tam, gdzie jest litera B, wstawiamy literę O, czyli jest XO minus XA do kwadratu, dodać YO minus YA nawiasie do kwadratu. No i teraz wystarczy wstawić, czyli mamy tutaj 9 minus minus 3. No i szanowni Państwo, dwa minusy dają plus, czyli będzie 9 plus 3 do kwadratu, dodać i tutaj będzie 10 odjąć 8 w nawiasie do kwadratu. Czyli 9 plus 3 to jest oczywiście 12 do kwadratu, to jest 144. I tutaj mamy 10 odjąć 8, to jest 2, 2 do kwadratu to 4, czyli mamy pierwiastek ze 148. No i teraz musimy tak naprawdę rozbić 148. Możemy to zrobić za pomocą kalkulatora, bo widzimy, że wszędzie mamy dwójkę. To znaczy podzielmy sobie 148 na 4. Czyli jak podzielimy na 4, to mamy 4 razy 37. Czyli pierwiastek z 4 to jest 2 i tutaj pierwiastek z 37, czyli wynik prawidłowy to odpowiedź B. Teraz mamy tutaj trochę więcej, będzie chyba liczenia, zaraz zobaczymy. Współczynnik kierunkowy symetralnej odcinka AO jest równy. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli mamy odcinek AO, czyli mamy coś takiego, no to symetralna na pewno przechodzi przez środek i przechodzi pod kątem prostym. Czyli naszym zadaniem jest wyznaczenie współczynnika tutaj prostej AO, czyli napiszmy sobie Y równa się AX plus B. I później trzeba będzie znaleźć tutaj, że tak powiem, A2, który będzie prostopadły. Najpierw może skupmy się, żeby wyznaczyć ten współczynnik prostej AO. Czyli wstawiamy sobie punkty, które należą do tego wykresu, czyli mamy 8 równa się minus 3A plus B. I tutaj mamy 10 równa się 9A plus B. No i teraz odejmujemy stronami, żeby dostać się do A, czyli minus 18 równa się minus 12A. I tutaj będziemy oczywiście próbowali coś takiego policzyć. Czyli będziemy mieli tak, zobaczmy, żeby tutaj nie zrobić A, tylko tutaj popełniłem błąd, sam za szybko tutaj zrobiłem, bo 8 minus 10 to jest oczywiście 2, minus 2. Tutaj przepraszam, pomyliłem się. Dzielimy wszystko na minus 12. Czyli mamy a to się równa minus 2 na minus 12, to jest minus 2 dwunaste, minus 12, czyli 1 szósta. I teraz, jeżeli szukamy współczynnika kierunkowego, który będzie prostopadły, no to korzystamy z wzoru, że a1 razy a2 równa się minus 1. Czyli tak wyznaczymy a2, które będzie prostopadłe. I teraz to jest nasze a1, czyli 1 szósta razy a2 równa się minus 1. Mnożymy wszystko razy 6, a2 równa się minus 6. Czyli tyle wynosi współczynnik kierunkowy naszej symetralnej. No to próbujemy zadanie kolejne, zadanie 19. W trapezie prostokątnym wysokość AD jest równa długości podstawy, a przekątne mają takie długości. Oblicz obwód tego trapezu. No to rysujemy sobie trapez prostokątny, czyli robimy sobie coś takiego. Robimy sobie coś takiego i robimy sobie coś takiego. Tutaj od ręki narysowałem i wprowadzamy sobie wszystkie oznaczenia. Tutaj mamy ABCD, czyli ABCD. I możemy sobie wpisać, że długość tego jest literką X, długość tego jest literką X, bo tak jest podane. Przekątne mają długość 24 i 20 pierwiastek z 2. Czyli mamy dwie przekątne. I teraz zobaczmy, ile w przybliżeniu wynosi ta długość. Pierwiastek z dwóch, szanowni Państwo, to jest około 1,41 i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli tutaj wykonamy mnożenie, sobie to szybko wymnożę, no to będziemy mieli około 28, czyli tu jest tak około 28,3 i tak dalej, i tak dalej. Ale jaki jest cel w ogóle tutaj tego? Chodzi o to, żeby zobaczyć, która przekątna jest którą. A nie, tutaj mamy podane, no tak, czyli tu jest 24, a tutaj będziemy mieli 20 pierwiastek z dwóch. No ale zawsze można się też właśnie upewnić, czy tutaj tak to będzie, czyli to jest nasze 24. I teraz na pewno x-a jesteśmy w stanie zrobić, czyli x do kwadratu plus x do kwadratu to jest 24 do kwadratu. Czy można to zadanie zrobić nie z Pitagorasa, tylko jeszcze inaczej? Można, tylko wtedy trzeba znać taką fajną zależność, że widzimy, że to jest trójkąt prostokątny równoramienny, a w trójkącie prostokątnym równoramienny ta długość to jest x pierwiastka z dwóch.
Czyli możemy też napisać, że x pierwiastek z 2 to 24, podzielić wszystko na 24 i będziemy mieli, że x równa się, podzielić wszystko na pierwiastek z 2 oczywiście, dzielimy wszystko na pierwiastek z 2, czyli x to się równa 24 przez pierwiastek z 2. Mnożymy górę i dół razy pierwiastek z 2, czyli 24 pierwiastek z 2 na 2 to jest 12 pierwiastek z 2. Czyli tutaj już mamy tą długość. Teraz trzeba będzie policzyć tą jeszcze krawędź, którą, znaczy tutaj nie, może nie krawędź, tylko o tą długość BC. Czyli dorysowujemy sobie tą wysokość, która wynosi 12 pierwiastek z 2. I teraz będziemy chcieli, oczywiście tutaj też możemy wpisać 12 pierwiastek z 2. To tyle będziemy mieli. No i teraz trzeba będzie oczywiście o tego Y sobie policzyć, bo będziemy mogli to zrobić z twierdzenia Pitagorasa. I teraz tak, trzeba sobie zadać następujące pytanie. Czy łatwiej nam będzie policzyć tego Y, czy całość AB? I tutaj oczywiście mogą Państwo pomyśleć, czy chcemy tutaj Y. Możemy tutaj dać Y. Ja pokażę, jak takie zadanie zrobić. Czyli 12 pierwiastek z 2 dodać Y do kwadratu. Dodać, dalej mamy 12 pierwiastek z 2 do kwadratu. I równa się 20 pierwiastek z 2 do kwadratu. No i teraz próbujemy to policzyć. Tego w ogóle nie ruszamy, czyli to zostaje przepisywane non stop. A teraz wykonujemy działanie 12 razy 12 to 144 razy 2 to jest 288. Równa się 20 razy 20 400 razy 2 to będzie 800. I teraz mamy 12 pierwiastek z 2 dodać y. Równa się 800 odjąć 288. Czyli jak wykonamy odejmowanie, to jest po prostu 512, a tutaj oczywiście do kwadratu. I teraz wszystko będziemy chcieli pierwiastkować. Pamiętajmy, że jesteśmy w liczbach dodatnich, tutaj jesteśmy w geometrii, czyli jak spierwiastkujemy to i kwadrat, to piszemy sobie 12 pierwiastka z 2 plus y. Oczywiście ktoś może podać, no dobrze, ale mam taki wzór pierwiastek z a, jeżeli mamy tutaj coś takiego do kwadratu, czyli jak pierwiastkujemy sobie takie wyrażenie, tylko może tutaj weźmy kwadrat, no to powinienem otrzymać pierwiastek z a. I to będzie prawda, ale to jest prawda wtedy, kiedy tutaj a jest jakąś liczbą ujemną, a tutaj widzimy, że y, że to wyrażenie jest na plusie. No bo tutaj zakładamy, że to wyrażenie jest większe od zera, czyli tutaj możemy tak opuścić. Równa się pierwiastek z 512. No i teraz próbujemy dalej. 12 pierwiastek z 2 dodać y, a pierwiastek z 512 to jest taka fajna potęga dwójki, ewentualnie to jest 256 razy 2. Czyli piszemy sobie 12 pierwiastek z 2 dodać y, równa się, i teraz próbujemy to spierwiastkować, to jest 16 pierwiastek z 2, czyli ten y to jest 4 pierwiastek z 2. No to już mamy prawie zrobione. Czyli tutaj mamy 4 pierwiastek z 2 i teraz tak, tutaj trochę może mało miejsca mamy, ale próbujemy sobie nazwać tą literkę T i teraz policzymy na czerwono, czyli mamy tutaj może gdzieś 12 pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać 4 pierwiastek z 2 do kwadratu, równa się T do kwadratu. No to próbujemy 288, bo przed chwilą to liczyliśmy, dodać 16 razy 2 to 32, równa się T kwadrat. Czyli 288 plus 32 to jest 320, moi drodzy. I to jest t kwadrat. I teraz ile wynosi t? No t wynosi, tutaj możemy sobie zgadnąć, a jeżeli nie, to musielibyśmy rozłożyć, to jest 64 razy 5. A pierwiastek z 64 to 8 pierwiastka z 5. No dobrze, i teraz musimy policzyć obwód. No to obwód już jest prosto. Czyli podajemy odpowiedź tutaj na dole. Obwód to są na pewno 2x, czyli to jest 2 razy 12 pierwiastka z 2. Na pewno jest to długość dłuższej podstawy, czyli 12 pierwiastka z 2 dodać 4 pierwiastka z 2 i na pewno jest to tutaj odcinek BC, bok BC, czyli jest to 8 pierwiastek z 5. No to próbujemy. 2 razy 12 to jest oczywiście 24. Plus 12, 36, plus 4 to jest 40 pierwiastka z 2 i dodać 8 pierwiastek z 5 i tutaj jednostki nie ma, czyli w taki sposób liczymy obwód tej figury. Dobrze, mamy zadanie 20. Ze zbioru kolejnych liczb losujemy jedną liczbę. Dokończ zdanie, prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 6 jest równe.
Na początku, ile jest takich liczb? Zobaczcie Państwo, możemy wypisać liczby 1, 2, 3, 3 kropeczki, 24, 25, 26 i aż do 50. Widzimy, że nie bierzemy pierwszych 24 liczb, czyli od liczb 1 do 50 mielibyśmy ich 50, ale kasujemy 24 pierwsze, czyli łącznie będzie 26 liczb. Teraz wypiszmy wszystkie podzielne przez 6. No to 6 razy 4, 24, czyli pierwszą podzielną, czyli tutaj możemy napisać moc omegi. Moc omegi to jest 26. No i teraz wypisujemy moc zbioru A. Może nie moc, tylko jeszcze na początku, ile jest tych elementów, czyli mamy 30, 36, 42. Dodajemy co szóstą liczbę. 48, 50. I teraz będzie tyle już, nie? Bo 54 się nie łapie. No to wszystkich elementów widzimy, że mamy 4. No i teraz piszemy sobie wzór na prawdopodobieństwo, to jest wszystkie elementy A, czyli moc zbioru A przez omega. Czyli mamy tutaj 4 przez 26, to jest 2 trzynaste. Czyli w taki sposób robimy zadanie 20. No to próbujemy zadanie 21. Dany jest ostrosób prawidłowy czworokątny. ABCDS, pole podstawy jest równe tyle, a kąt tangens kąta nachylenia wysokości do płaszczyzny jest równy tyle, oblicz objętość. No to rysujemy sobie taki kopnięty kwadrat, kopnięty prostokąt, coś takiego. No i teraz rysujemy sobie przekątne. I teraz prowadzimy sobie do góry tą wysokość. No i zjeżdżamy sobie tutaj na dół. Czyli tak próbujemy to narysować. I mamy taką bryłę. I teraz tak, jeżeli pole pod nim wprowadzamy sobie dane ABCDS. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli wiemy, że pole podstawy równa się 81, to wiemy, że w podstawie jest kwadrat, bo jest to ostrosób prawidłowy. Czyli a do kwadratu równa się 81, a w takim razie równa się 9. Teraz weźmy sobie, użyjmy koloru, weźmy zielonego. Tangens kąta nachylenia wysokości ściany. Ściana jest reprezentowana przez wysokość, która uderza w połowę podstawy, krawędzi tutaj, w połowę krawędzi podstawy. I jeżeli o tutaj mamy kąt alfa, to znaczy, że jak narysuję sobie ten trójkąt, to tutaj jest alfa, tutaj mam połowę A. Tutaj mam wysokość, a tutaj mam wysokość ściany. No i teraz ile wynosi połowa A? Połowa A to jest 1 druga razy 9, to jest 4,5 możemy napisać. No i teraz co to jest tangens? Tangens, szanowni Państwo, to jest h do 4,5. Oczywiście tangensy są w tablicach maturalnych. Tangensy, sinusy, kosinusy, tutaj te funkcje trygonometryczne na stronie 11 Państwo znajdą. Czyli h do 4,5 to jest tangens kąta alfa i on wynosi 3 do 5, czyli to jest tangens alfa równa się 3 do 5. I teraz możemy na skosa pomnożyć, czyli mam h razy 5 to jest 5h. No i 4,5 razy 3 to jest 13,5. To jeszcze sprawdzę sobie, czy nie pomyliłem się rachunkowo. No i teraz dzielimy wszystko na 5. Czyli jak podzielimy sobie na 5, to h wynosi 2,7. No i teraz próbujemy policzyć objętość, a objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. No to próbujemy, czyli to jest 1 trzecia razy 81 razy 2,7. No to spróbujmy. 81 razy 2,7 podzielić na 3, czyli wynik to jest 72,9. 72,9 to jest taki wynik, tutaj jednostki nie było i zadanie jest wykonane na maksa. Dobra, i tu oczywiście wiadomo jest kąt prosty, jeszcze nie dopowiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że to jest oczywiste, że wysokość do płaszczyzny podstawy pod kątem prostym. Dobrze, próbujemy zadanie 22. 24 osoby poproszono o sprawdzenie, ile kieszeni znajduje się w ubraniu, które mają obecnie. Odpowiedzi zapisano. Jedna osoba ma 0, 11, 2, 10, 4 i 2, 5. Oblicz średnią arytmetyczną. No to średnia arytmetyczna, możemy ją nazwać duże A. No to jest oczywiście ilość osób razy ilość kieszeni. Czyli jedna osoba ma 0, 11 osób ma 2, 10 osób ma 4. I dwie osoby mają 5. I teraz musimy policzyć średnią, która przypada na osobę. No i teraz próbujemy tutaj dodać osoby, czyli mamy 1 plus 11 plus 10 plus 2, czyli próbujmy to policzyć. Będziemy mieli coś takiego 22 plus 40 plus 10.
I to wszystko dzielone przez 11 plus 10 to jest oczywiście 21 i 21 plus 3 to będzie 24 osoby. No i teraz próbujemy to policzyć. Tutaj mamy 50 plus 22 to jest 72 na 24 to jest 3. I teraz oblicz medianę liczby kieszeni, zapisz obliczenia, podaj odpowiedź. Czyli szanowni państwo, jeżeli mamy 24 osoby, to tak naprawdę musimy to podzielić na 2 na początku i odjąć 1, czyli tutaj będziemy mieli 24 na 2, odjąć 1, czyli to będzie tak naprawdę, tutaj będzie 11 osób, czyli to są osoby z najmniejszą ilością kieszeni i tutaj mamy też 11 osób. Po co tak robimy? To znaczy, to jest taka metoda, która pozwoli nam zobaczyć, która osoba będzie środkowa. Czyli przy parzystej to będzie 12 osoba i to będzie 12 osoba. Tutaj dużo osób oczywiście wypisuje te możliwości i skreśla sobie od lewej do prawej. Też jest to fajny sposób. No i teraz zobaczmy. 12 osoba to jest 1 plus 11, czyli 12 osoba będzie miała dwie kieszenie. Dwie kieszenie. A 13 osoba to już będzie o tutaj. Ona będzie miała 4 kieszenie. I oczywiście, jeżeli jest liczba nieparzysta, to bierzemy środkową wartość, ale jeżeli jest parzysta, no to bierzemy sumę tych liczb na 2, czyli to będzie 6 na 2, czyli 3. Czyli mediana wynosi 3 i medianę możemy określić literką ME albo dużą M. I teraz, jeżeli chodzi o statystykę, to oczywiście te wszystkie wzory, których ja tu w miarę szybko użyłem, znajdą Państwo w tablicach. Tam oczywiście trochę może inne symbole są, ale idea została zachowana. To jest na stronie 31 i 32. Znajdą Państwo tutaj wzory, czyli strona 31 i strona 32. I teraz robimy kolejne zadanie i tutaj mogą się Państwo zdziwić, bo jest przeskok z 22 zadania na 25. No ja zakładam, że tutaj jest może jakiś błąd druku, bo jak się sumuje te punkty, to wyjdzie 46, także chyba tutaj na takiej zasadzie to działa. I mamy tak, suma długości dwóch boków trójkąta jest równa 20, a kąt między tymi bokami w miarę 30 stopni. Oblicz, przy jakich długościach pole trójkąta jest największe. No to zapisujemy A plus B, możemy napisać X plus Y. X plus Y równa się 20 cm. No i teraz piszemy, ile wynosi Y. Y to jest 20 minus X. Już bez oczywiście jednostek. Staramy się o nich zapamiętać tak, żeby pod koniec zadania wróciły. I mamy trójkąt, tu jest 30 stopni, tu jest x, a tu jest 20 minus x. I teraz jaki jest wzór na pole? Pole w zależności od x, jest taki fajny wzór w tablicach maturalnych, nie wiem czy Państwo go pamiętają, jeżeli nie, to trzeba przekartkować na stronę 16 i na 15 jest rysunek trójkąta. To jest 1 druga, bok, razy sinus kąta między nimi, czyli to jest sinus 30 stopni. No i teraz liczymy, ile to jest. 1 druga x możemy przypisać, 20 minus x możemy przypisać, a sinus 30 stopni to jest w matematyce 1 druga. I tutaj też, jeżeli ktoś nie pamięta, wystarczy przekartkować na stronę 13. Czyli mamy 1 czwarta x, 20 minus x. I teraz mnożymy, to jest 1 czwarta x razy 20 to 5x minus 1 czwarta x kwadrat. Oczywiście można zamienić tutaj miejscami. Minus 1 czwarta x kwadrat plus 5x. I teraz, kiedy pole takiego trójkąta jest największe? No widzimy, że w wierzchołku, bo pole wyraża się funkcją kwadratową, gdzie największa wartość jest w wierzchołku. I teraz policzmy, ile wynosi p małe, czyli tu jest wierzchołek p i q. No i teraz liczymy p małe, to jest minus b przez 2a, czyli to jest minus 5, a tutaj mamy 2 razy minus 1 czwarta, czyli mamy minus 5, a 2 razy minus 1 czwarta to minus 1 druga. Minusy się skrócą i jeżeli tutaj wykonamy działanie 5 podzielić na 1 druga, to jest oczywiście 5 razy 2. 5 razy 2 to jest 10, czyli widzimy, że x wyszedł 10. I teraz tak naprawdę wartość pola nam niepotrzebna, potrzebny nam jeszcze y, czyli y wynosi 20 minus 10, to jest 10. I tutaj piszemy odpowiedź, bo pamiętamy o jednostkach, czyli ODP. Odpowiedź to jest x równa się 10 cm, y równa się 10 cm, czyli przy takich wymiarach pole będzie tutaj największe. Dobrze.
Dobrze, no to próbujemy kolejne zadanie i to już będzie ostatnie. Rozwiąż takie równanie, zapisz obliczenia i podaj odpowiedź. No to próbujemy tutaj zrobić coś takiego. Możemy tutaj zauważyć, możemy na początku przepisać to równanie, minus x do trzeciej plus 13x minus 12 równa się 0, możemy pozbyć się minus. I teraz to jest takie równanie nietypowe trochę. Ja może pokażę, jakim sposobem można je tutaj szybko zrobić, bo z reguły jak były takie zadania, to były cztery elementy, ale my sobie cztery elementy możemy stworzyć. Zauważmy, że tu jest 12, więc możemy stworzyć albo 12, albo minus 12. I jak to zrobić? Minus 13x to jest minus x minus 12x plus 12. Czyli tak możemy rozbić, żeby tutaj było coś z jedynką z minus jedynką, tutaj coś z minus dwunastką i dwunastką. I teraz spróbujmy to wyłączyć przed nawias. Wyłączamy tutaj x przed nawias i mamy x kwadrat minus 1, a tu wyłączamy minus dwunastkę i mamy x minus 1. No i ktoś powie, dobra, ale to nie jest to samo, nie da się tu nic wyłączyć. No, trzeba pomyśleć jeszcze chwilę, czyli trzeba pokombinować, jak o to rozbić, żeby dało się. Czyli zobaczmy, x i mamy x minus 1, x plus 1. I tutaj mamy minus 12, x minus 1 równa się 0. I teraz już możemy wyłączyć, czyli tak, to wyłączamy przed nawias, czyli mamy x minus 1 i tutaj w drugim nawiasie jest x, x plus 1 i minus 12. Czyli wyłączyliśmy to, co wspólne i zostało coś takiego, czyli mamy x minus 1 równa się 0, a tutaj to drugie jest równe 0, czyli x, x plus 1 minus 12 jest równe 0. No i to pierwsze będzie dosyć łatwe, bo x równa się 1, a tutaj próbujemy wyliczyć, czyli mamy x kwadrat plus x minus 12 równa się 0. Widzimy, że mamy zwykłe równanie kwadratowe, gdzie a wynosi 1, b wynosi 1, c wynosi minus 12 i liczymy deltę. Jeżeli ktoś nie pamięta tych różnych wzorów, strona 7, tablice maturalne, strona 8, tam są wzory na funkcję kwadratową. No i tutaj mamy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. No to próbujemy 1 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 12. Czyli mamy 1 plus 48, bo to wyrażenie to jest 48, czyli mamy 49 i pierwiastek z delty to będzie 7. I teraz wzory na x1, x2. I znowu ja je szybko tutaj przepiszę. Czyli to są wzory minus b minus pierwiastek z delty na 2a. Czyli to są wzory na x, które wyzerują to wyrażenie, minus b plus pierwiastek z delty na 2a. I próbujemy policzyć, czyli minus 1 odjąć 7 i 2 razy 1. Czyli mamy coś takiego i minus 1 minus 7 to minus 8 na 2 równa się minus 4. I tu mamy minus 1 plus 7, 2 razy 1, czyli to będzie 6 na 2, czyli 3. I to są rozwiązania, które mogą wyjść, czyli podajemy odpowiedź, x należy, minus 4, 1 i 3. I tak wygląda cały arkusz, jeżeli chodzi o tutaj o arkusz LSCDN. Ja zachęcam Państwa, wiadomo, do jak największej ilości ćwiczeń. Także jeżeli chodzi o ten film, tutaj jeszcze może odsłonię, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia.